Połowa dróg powiatowych jest w opłakanym stanie i w ocenie starostwa powiatowego wymaga natychmiastowej naprawy. Podczas gdy samorząd suwalski na remonty drogowe pozyskuje środki zewnętrzne, starostwo nie robi prawie nic. Dlaczego? Starosta Szczepan Ołdakowski twierdzi, iż ma związane ręce. Remontu wymaga aż 61% dróg powiatowych. Większość z nich miejscowi kierowcy, jeśli mają taką możliwość, omijają z daleka, by nie narażać swoich aut na awarię zawieszenia. By się o tym przekonać, wystarczy przejechać z Jeleniewa do Beceł drogą, która nie była remontowana od 30 lat. Przykłady można mnożyć. Starosta suwalski Szczepan Ołdakowski przyznaje, że sytuacja jest alarmująca. Mimo że staramy się sukcesywnie pozyskiwać środki na remonty tych dróg, w naszym powiecie również co roku pewne odcinki udaje nam się wyremontować. Niemniej jednak te działania są niewystarczające i ta degradacja dróg powiatowych nie tylko w powiecie suwalskim, w całym kraju postępuje. Samorząd suwalski, by poprawić stan komunikacyjny miasta, pozyskał z RPO 59 milionów złotych, a starostwo stoi w miejscu. Do tej pory w zasadzie nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych, oprócz tego narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Jest to kwota około miliarda złotych od kilku lat na cały kraj przeznaczona na tego typu działania. No, województwo podlaskie uzyskiwało z tego funduszu około 50 milionów złotych na całe województwo. Władze administracyjne powiatu korzystają z funduszu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Aktualnie przebudowują drogę z Suwałk do Płocicna. Jednakże do zaspokojenia potrzeb jest bardzo daleko. Szczepan Ołdakowski obwinia za to władze województwa, które według niego nie rozumieją potrzeb samorządów lokalnych. Jak twierdzi, liczył na środki unijne, ale się zawiódł. Mamy ogromne rozczarowanie, bo w województwie podlaskim w ostatnim programie właśnie RPO niestety ani złotówki nie ma na drogi lokalne, mam na myśli tu drogi powiatowe i gminne. Z tego funduszu mogły skorzystać tylko, jak to zauważyliśmy, trzy miasta subregionalne. Jest to miasto Suwałki, Łomża i Bielsk Podlaski, nie licza Białostoku, bo on ma swój oddzielny fundusz, Białostocki Obszar Funkcjonalny, dysponuje ogromnymi środkami. Tak to nasze władze województwa z poprzedniej kadencji zaprojektowały, że nie zapewnimy środków na infrastrukturę drogową dróg lokalnych. Według starosty programy unijne preferują obszary miejskie, które mają łatwiejszą drogę do uzyskania funduszy unijnych. To nie trudno uzyskać taką kwotę, jaką miasto uzyskało, kiedy tylko trzy miasta startowały w konkursie i wszystkie trzy otrzymały środki, to znaczne. Ja się cieszę z tego powodu, że miasto Suwałki będzie mogło poprawiać swoją infrastrukturę transportową, natomiast jest to według mnie bardzo niesprawiedliwie, jeżeli się pomija właśnie obszary wiejskie. Suwałki, jak twierdzi nasz rozmówca, w pewnym sensie zabierają środki unijne powiatowi. Miasto może nie tyle zabiera nam fundusze, ale konkuruje z nami o te środki, chociażby z tego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Rządowego. No tutaj miasto ma wiele możliwości więcej do pozyskania tych środków, no chociażby z RPO i z innych źródeł jest pewnie z 15 razy bogatszy od powiatu suwalskiego, a również składa tutaj, no ma takie prawo oczywiście, ale jeszcze żeby było śmieszniej, to w tym programie jakby się preferuje drogi czy ulice miejskie, bo tam są punkty dodatkowe za podniesienia bezpieczeństwa, gdzie decyduje o tym chociażby wybudowane przejścia dla pieszych, wysepki, oświetlenie skrzyżowań i to oczywiście podnosi do punktacji. No, na drogach powiatowych, które biegną od jednej wsi do drugiej, takiego typu urządzenia są zbędne. Tutaj pojawia się kolejny problem. Zbyt ubogi budżet i brak środków na zabezpieczenie wkładu własnego. Starostwo posiłkowało się wielokrotnie kredytem. Również wydawało, emitowało obligacje właśnie na inwestycje drogowe. I teraz mamy problem, no że nie tyle problem. Spłacamy sukcesywnie, nie ma problemu ze spłatami, ale w tej chwili możliwości dalszego zadłużania się znacznie ograniczone. Powiat, tam gdzie jest taka możliwość, aplikuje o środki zewnętrzne. Aplikujemy również do programów transgranicznych, gdzie też liczyliśmy na to, że na drogi będą lokalne również możliwości pozyskania środków. No niestety na razie bezskutecznie.
Mamy nadzieję, jeszcze nie został ogłoszony konkurs do programu Polska-Rosja. Tam też chcemy ubiegać się o środki na modernizację dróg powiatowych. Starostwo chciałoby budować wspólnie z wykazującymi takie zainteresowanie gminami, ale na to też brakuje pieniędzy. Staramy się sprzedać część majątku, jakim dysponuje powiat. Mam na myśli tutaj grunty. Po byłym gospodarstwie zespołu szkół do spółdzie ogłaszamy przetargi. Jeżeli uzyskamy dochody z tego tytułu, no to wtedy będziemy mogli partycypować w kolejnych przedsięwzięciach dotyczących właśnie remontu dróg powiatowych. Jak na razie nie udało się sprzedać żadnej z posiadanych przez starostwo nieruchomości. Dotychczasowe przetargi zostały unieważnione. W wyniku współpracy z samorządami gminnymi udało się naprawić drogę w Raczkach, a z gminą Suwałki drogę do Płocicna. Środki unijne są głównie w dyspozycji władz wojewódzkich. Tam mamy zamknięty dostęp do tych środków. Mówię to z przykrością, wiele razy to powtarzałem, również na komitecie monitorującym, którym jestem członkiem, na razie bez efektów. Wygląda na to, że jeszcze długo turyści i mieszkańcy powiatu nie będą mieli możliwości bezpiecznego poruszania się po malowniczych, ale dziurawych jak ser powiatowych drogach.